No myślę, że to bardzo ważny dzień dla naszego miasta. Podpisujemy dzisiaj dwie właściwie umowy. Pierwsza z nich ponad 12 milionów dofinansowania ze środków oczywiście Unii Europejskiej na rozbudowę przystani przy ulicy Płockiej. Państwo znają doskonale projekt, więc nie będę już o nim mówił. Ta umowa oczywiście bardzo długo była przygotowywana, zresztą my też przygotowywaliśmy projekt, bo cały czas mamy świadomość, że przystań ta, która właściwie leży przy samym zalewie, na początku Zalewu Wiślanego, ma ogromną przyszłość. Zresztą mówimy nie od dzisiaj, że chcielibyśmy tutaj rzeczywiście czynić inwestycje, jeśli chodzi o Zalew Wiślany, i mamy już pierwsze pomysły na kolejną perspektywę finansową tutaj współpracy z ościennymi gminami także w tym zakresie, bo jak Państwo wiedzą, Zalew to nie tylko Włocławek, ale przede wszystkim też poszczególne gminy. Więc tutaj te projekty będziemy przygotowywać i myślę, że to jest właśnie z tego punktu widzenia poprawy, rozbudowy infrastruktury sportowo-turystycznej bardzo ważny moment. Druga umowa, no też nie mniej ważna, aczkolwiek kwota niższa, ponad 4 miliony złotych. No przede wszystkim Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Państwo wiedzą, ile nas to kosztowało zabiegów, żeby problem osób, które są w kryzysie, mam na myśli tutaj zarówno osoby, które no, nadużywają alkoholu, ale to nie dotyczy tylko takich osób, bo także i innych środków odurzających. Także ponad 4 miliony złotych na ten projekt. Będziemy go przygotowywać. Wstępna lokalizacja to oczywiście przy tak zwanej Krzywej Górze, właściwie na granicach, można powiedzieć, miasta Włocławek, więc tutaj świadomie wybraliśmy taką lokalizację i dlatego też dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego możemy oczywiście ten projekt już uruchomić. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy naszą kadencję, wspólną kadencję, pan prezydent Marek Wojtkowski zaprosił nas na takie wspólne spotkanie w gronie swoich współpracowników, ale również radnych województwa kujawsko-pomorskiego. Wtedy szeroko rozmawialiśmy na temat problemów, które stoją przed nami i nowych wyzwań, którymi musimy się wspólnie zająć dla dobra mieszkańców Włocławka, dla dobra mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wtedy bardzo szeroko dyskutowaliśmy na ten temat, jakie sprawy są najpilniejsze, jakie sprawy są najpotrzebniejsze. Przebijał się wtedy temat oczywiście zapory Zalewu Wiślanego, przebijał się wtedy temat dużego problemu, który tak naprawdę jest problemem od wielu lat, Izby Wytrzeźwień, tak to wtedy nazywaliśmy. Minęły 2 lata, dzisiaj myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni i dumni z tego, że te problemy, które wtedy były nazywane najpotrzebniejszymi, najpilniejszymi, najbardziej palącymi, dzisiaj dobiegamy do jakiegoś części finału tych problemów. Umowa zarówno na zagospodarowanie Zalewu Wiślanego, jak i wsparcie osób w kryzysie zostaje podpisana. Wielkie podziękowania, panie prezydencie, dla pana, dla całej pana załogi, dla pani wiceprezydent, dla pana wiceprezydenta, którzy też tutaj są z nami obecni, i dla wszystkich pana współpracowników, bo to sztab ludzi musiał się ciężko napracować, wypracować koncepcję, przygotować wszystkie plany, wszystkie założenia, wszystkie kosztorysy, całą dokumentację, żebyśmy dzisiaj mogli te umowy w państwa obecności podpisać. Zalew Włocławski to jest jeden z największych potencjałów naszych rozwojowych. I prezydent Marek Wojtkowski wraz z prezydentami bardzo dbają o to, aby ten potencjał jak najlepiej wykorzystać. Dzisiejsza umowa na budowę obiektów na przystani przy ulicy Płockiej bardzo dobrze ten pomysł
zwrócenia się ku Wiśle realizuje. Rzeczywiście już od kilku lat miasto przywraca Wisłę do życia we Włocławku. Rzeczywiście pobudowano przystań na Dolnej Wiśle, na Górnej, na ulicy Płockiej. Brakowało obiektów, które przyciągnęłyby turystów do czynnego odpoczynku nad wodą. Brakowało miejsc noclegowych, brakowało pola namiotowego, brakowało miejsc gastronomicznych. To wszystko powstanie tam właśnie na ulicy Płockiej. Bardzo ważna inwestycja. Mam nadzieję, że będzie to początek wielu innych działań, które mają na celu aktywizację potencjału Zalewu Włocławskiego. I drugi projekt, projekt wsparcia dla osób w kryzysie. Można powiedzieć, że osobista ambicja pani prezydent Domicyli Kopaczewskiej, która to powiedziała kilkanaście miesięcy temu, że jej punktem honoru jest rozwiązanie tego problemu. Takie zdanie padło i dzisiaj możemy wspólnie z satysfakcją powiedzieć, że to zadanie będzie zrealizowane we Włocławku. Kilka dni temu wręczaliśmy z panią marszałek umowy na realizację centrum dla osób bezdomnych. Te umowy będą realizowane przez włocławski Caritas. Dwa ważne problemy społeczne. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zostaną w tym mieście rozwiązane.